Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Pokardy z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj spotykamy się po długiej, długiej przerwie i kontynuujemy symbolikę ukrytą w mojej powieści w trylogii numer 1. Przypominam, trylogia numer 1 składa się z trzech ksiąg, dlatego trylogia. Mroczne góry w zielonych oczach wiedźmy oraz tajemnica wiedźmy z Folsin. Naszą symbolikę kontynuujemy, ponieważ została przerwana na rozdziale numer 8, Ogród Czereśni. Dzisiaj rozdział numer 9, czyli Skrawek Tajemnicy. Tym razem symbolika będzie w innej formie. Nie będzie to forma wywiadu, tylko będę rozmawiać z Tobą tak, jak zazwyczaj spotykamy się na wszystkich innych filmach. Uważam, że ta forma jest bardziej bezpośrednia i możesz głębiej wchodzić w pewne szczegóły i poczuć, że jest to dokładnie do Ciebie. Zaczynajmy więc. 9 rozdział Skrawek Tajemnicy, przypominam dla wszystkich tych osób, które już dawno, dawno przeczytały i zapomniały, to moment, gdzie Mariam po raz pierwszy widzi twarz władcy Mrocznych Gór, czyli Ralpha Santon de Hons. Moment pożarów w twierdzy, gdzie zagrożona jest biblioteka, pracownie alchemiczne i ona szuka księcia po twierdzy, i znajduje go gdzie? W kaplicy naturalnie. Odkrywa jedną z największych tajemnic, która później już nie daje jej spać. Nie daje jej spokoju. Czyli moment, który ma w sobie ogromną symbolikę. Zwróć uwagę, mamy rozdział o numerze 9. Te osoby z Was, które w jednym paluszku mają wszystkie ceremonie ze mną, czyli ponad 200 godzin wykładów w uroczystej formie, dokładnie wiedzą, co oznacza dziewiątka. Dla przypomnienia oraz dla wszystkich tych osób, które jeszcze nie znają ceremonii, no nie wyobrażam sobie tego, ale na pewno są takie osoby. Ceremonie to klucze do szczęścia. Przejście całego cyklu ceremonii gwarantuje Ci, że Twoje życie będzie zgodne z tą idealną wizją, z idealną formą, jaką sobie wyobrażasz w każdej dziedzinie. Dziewiątka to oczywiście eremita. Eremita to symbol samotności, wycofania się, ponieważ eremita to jest ktoś, kto nie za bardzo rozumie się z otaczającym go światem. No w dzisiejszych czasach to myślę, że wielu z nas ma takie momenty eremickie, bo bardzo trudno jest ten dzisiejszy czas zrozumieć i to, jak niektórzy ludzie są w ego, są w tych energiach takich jakichś niższych, a dla starych dusz, które już wiele, wiele razy inkarnowały na Ziemi, to jest nie do pomyślenia. Pewne zachowania, które teraz są codziennością. Czyli eremita wycofuje się, aby znaleźć światło w ciemności, w sobie. Eremita wchodzi w ciemność, rozświetla mroczne korytarze podświadomości złotym światłem świadomości. Dla porównania, ludzie, którzy są w ego, zazwyczaj są kierowani poprzez instynkty, podświadomość, wgrane jakieś programy, wgrane jakieś nawyki i nałogi. Natomiast ludzie świadomi, poprzez mądrość wyższą, patrzą na wszystko, co wokół nich. To jest ta różnica pomiędzy podświadomością a świadomością. Świadomy jest oczywiście mag, mag transcendentny, który podąża tą złotą ścieżką świadomości i kształtuje swoje życie według swoich myśli, słów i działań. Eremita jednak to jest takie spotkanie się również z wewnętrznym cieniem. Czyli jeżeli świadomie patrzymy na coś w naszym życiu albo na rzeczy, które nas otaczają, to naturalnie widzimy więcej. Widzimy również nasze wady, słabości, różne jakieś posunięcia, które były szkodliwe dla nas samych albo dla innych i dla tego świata. I dlatego ptaszki tutaj tak szaleją, bo dokarmiam ptaszki po pożarze naturalnie. Dzisiaj znowu będziemy mówić o pożarze. Tak, tak, ja jestem w magicznej oazie, dokarmiam ptaszki po pożarze i one po prostu tutaj z całej okolicy się zlatują. Dobrze, idziemy dalej.
Czyli eremita spotyka się ze swoim wewnętrznym cieniem. Każdy z nas ma jakiś cień. Dlatego na tej karcie eremita mamy również tego psa podziemi, czyli Cerbera, który dwie głowy ma skierowane do przodu, przyszłość, ale jedną cały czas do tyłu, przeszłość. Czyli wyciągamy wnioski ze swoich własnych błędów, bo tylko wtedy możemy wzrastać, tylko wtedy możemy się otworzyć na to piękne i oczywiście na swoją własną siłę kreacji i manifestowania, materializowania tego, co naprawdę chcesz w Twoim życiu osiągnąć. Czyli jeszcze raz, żeby to porównując, eremita wnosi światło świadomości do ciemnej podświadomości. Dlatego wyciąga wnioski i naprawia swoje błędy albo uczy się na własnych błędach. Dlatego ten eremita ma również czerwony płaszcz, Archanioł Uriel, który z taką miłością bezwarunkową pokazuje nam nasze własne słabości. I zwróć uwagę, kolor Archanioła Uriela, czyli ten czerwony, taki krwisty czerwony, rubinowy, jak moja suknia dzisiaj i jak ten krwawy księżyc w symbolice dzisiejszego rozdziału, ale oczywiście również amulet z rubinem. Idziemy dalej? Wzbudziłam Twoją ciekawość? Myślę, że tak. Idziemy do naszego rozdziału. Czyli patrzymy na cały rozdział z tą świadomością eremity, który wchodzi w głębokie korytarze podświadomości, wrzuca tam światło świadomości, czyli tą mądrość wyższą i również przepracowuje pewne rzeczy, wycofując się ze świata zewnętrznego. Ponieważ gdy jesteśmy w tym świecie zewnętrznym, mamy bardzo dużo impulsów od różnych ludzi. Ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał, gdzieś tam coś do nas przypłynęło i często nie mamy tego spokoju, tej ciszy i spokoju, żeby eremicko popatrzeć na nasze własne życie, na nasze słabości i przemienić je w siłę. Idziemy do rozdziału numer 9. Symbolika ukryta w tym rozdziale jest ogromna. Na pierwszy rzut oka ktoś by tak powiedział, a taki zwykły rozdział, tam coś się pali, tam gdzieś coś się wydarza. Nic bardziej błędnego. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę to, że trylogia numer 1 to jest taki fundament, czyli ona jest jeszcze taka leciutka, taka zwykła czy zwyklejsza, to w rzeczywistości ma w sobie ogromną symbolikę, a w trylogii numer 2, którą już na pewno znasz, te nowe rozdziały znasz, wkrótce będzie również w całości, ale na mojej stronie, tutaj gdzie jesteś, są już te nowe rozdziały, to widzisz, że jest tego dużo, dużo więcej i ta symbolika jest głębsza, trudniejsza. Dlatego ja zawsze mówię, że trylogia to można sobie ją czytać jak normalną książkę, ale można również patrzeć jak na taki przewodnik przez życie, przez prawa Ziemi i Wszechświata. Dlatego ją tworzę, dlatego ją napisałam i ona wzrasta razem z nami. Uważam, że jeżeli interesuje Cię trylogia, to koniecznie, koniecznie, koniecznie trzeba również zerknąć do ceremonii, bo będzie to taka wisienka na torcie i taka kropeczka nad i, żeby zrozumieć to wszystko, po co tutaj jesteś, jakie tutaj są wyzwania, jakie są trudności, jak je pokonać i tak dalej, czy klucze do szczęścia. Zaczynamy rozdział i może ja będę skakać po symbolice, bo tak będzie nam przyjemniej. Będziemy łączyć różne rzeczy, nie tak po kolei, jak to w rozdziale jest napisane, tylko z takimi impulsami.